Hej, z tej strony Kiwa, to jest Warcraft 3. Mamy ścieżkę potępionów, potępionów. Kampanię nieumarłych. No i zaczynamy przerywnik tutaj przed rozdziałem trzecim. Zobaczmy, jak tam, co tam porabiają na zebraniu upiornych władców. Czy jedzą ludzi, czy what the fuck. Tymczasem w cytadeli zawieszonej w upiornej nicości. Okej. Okay. Nie, podeptał szczury. Siema, ekipa. Wszystko idzie zgodnie z planem, Tichondriusie. Lord Archimond żąda raportu o postępach w rozwoju plagi. Rycerz śmierci króla Lisza dobrze sobie radzi. Niemal za dobrze. Zaczynam się zastanawiać, czy Ner'zhul nie ma wobec niego poważniejszych planów. Ten człowiek nic nie znaczy. Ner'zhul nie odważy się wystąpić przeciw nam. Naszym głównym zmartwieniem jest w tej chwili plaga. Jeśli sprawy wymkną się spod kontroli, Archimond będzie mieć nasze głowy. Spokojnie, bracie. Ani Lisz, ani jego nieumarłe sługusy nie powstrzymają powrotu Legionu. Dopilnuj tego. Lord Archimond nie ścierpi porażki. Lord Archimond. 6 dni później w pobliżu granicznych lasów Kualtalas. Wspaniałe, wieczne Kualtalas. Ostatni raz byłem tu jako mały chłopiec. Bądź ostrożny. Elfy zapewne szykują zasadzkę. Nie boję się elfów, nekromanto. Nasze szeregi rosną z każdym zabitym wrogiem. Nie bądź zbyt pewny siebie, rycerzu śmierci. Elfów nie można lekceważyć. Zobaczymy. Przyprowadzić więźnia. Gdzie wejście do twojej krainy, elfie? Nigdy nie wejdziesz do Kualtalas, upadły książę. Las zagrodzi ci drogę, a naszej stolicy strzeże magiczna brama elfów. Nie powstrzymają mnie ani drzewa, ani brama, elfie. Sprowadźcie wozy mięsa. Dostaniemy się tam po swojemu. Moce tego miejsca są potężne. Zabij elfów. Budowlę zrównaj z ziemią. To doskonałe miejsce na obóz. Zabij z przyjemnością. Nieumarli się zbliżają. Zaalarmować strażników. Mów, głupcze. No i dobra, no i bijemy się tutaj. Nikt nie będzie mi zaskoczony. Co zrobię? Do życia. Serwalne. Tak, nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra, tutaj można pozwalać te budyneczki. Niech wozy rozwalają, a ja sobie patrzę tutaj może. Widzę, że w każdym kierunku mogę gdzieś iść, cholera. Także dobra, explore. Te rzeczy. Sobie idźcie tutaj, niby udawać, że zaraz coś będziecie robić. Dobra, tu nic nie ma. Nareszcie. To chodźmy tutaj. To mi się bardziej podoba. To ja też nie znam. W ogóle jakie mam zadanie? Brama elfów. Zniszcz bazę wysokich elfów niebieską, pilnującą bramy. Aha, czyli bazę mam rozwalić tutaj gdzieś, tak? Niby. No okej. Okay. Ach, nareszcie. A to co za ten? Zniszcz aż w pomocy guli lub przejście do wiosek elfów. No dobra. Wozy są już wolne, więc możemy iść i porozwalać tutaj ładnie. Mów, głupcze! Nareszcie. Okej, okay. Jak tutaj to wygląda sprawa z tym tym? Jeszcze chwila, no dobra, to poczekajmy. Co znowu? Artas, może iść ich tutaj szybszy.
Bo twoja aura tutaj pomoże im jechać. Co prawda 10% tylko, no ale zawsze coś, prawda? Ach, nareszcie. Chodźcie, chodźcie, wozy mięsa, chodźcie, chodźcie. Nie chcemy was tu. Jestem Sylvanas Windrunner. Patrzcie, kto przyszedł! Zawróćcie póki czas. Ale mi teraz żal dupę ściska, że muszę ją zabijać. Bo do waszej krainy zawitała śmierć we własnej osobie. Czcze groźby. Bramy elfów wiodącej do wewnętrznego królestwa strzegą potężne zaklęcia. Nie zdołacie przejść. Nie chciałem jej zabijać. Fucking hell. To mi się bardziej podoba. Jaka szkoda, no. Nie będzie mi rozkazywać. Ajajajajaj. Jeść. No nie powiem, szkoda, no, szkoda. Dobra, wracajcie z tymi wozami, wy też wróćcie. Tu by się tak przydało, co by się przydało? Przydałby się... koszary by się przydały. Ziggurat. Tu może. Chodź tutaj. Wy może sobie idźcie tu. A Arthas? Arthas nie wiem, Arthas idzie w Explore. Co ja nacisnąłem? Aha, nie chciałem kryć. Uważaj! Ty idź w Explore, Arthas, na razie. No i dobra, no i poczekajmy. Mamy tutaj nowe jednostki, możemy poklikać na nie. Potępieni czekają. Martwi będą służyć. Potępieni czekają. Każdy człowiek żyje, ale nie każdy do końca umiera. Ech, śmierć. Kocham cię na życie. Widzę nieumarłych ludzi. Czujesz ten swąd? Ach, to tylko nasze wojska. Kliknij prawym przyciskiem, jeśli szukasz mocnych wrażeń. Oby to miało przywoływanie ukończone. No i dobra. Nekromanta pogadał. Nareszcie. Przywoływanie ukończone. Tam się robi? A to? Przywoływanie ukończone. Tutaj niech się... Oddam życie za mędzu. Ja może jeszcze zikurat jeden walnę. Tutaj. Tu by się... Aha, cmentarz jeszcze by się przydał, nie? Czego sobie życzysz? Wcześnijmy se tu, tak. Cmentarz. No, dawaj cmentarz. Jak każesz. Posunąć się wszystkie góle. Tak. Dobra. No i niech się robią tutaj, niech się produkują. My tu idziemy... Aha, tu są jakieś tam... Nareszcie. Seledynowo-turkusowy kolor. Nareszcie. No dobra. Co? Więc co? Zróbmy tak, że jeszcze jeden gul przyjdzie. A... No nie wiem, za dwóch... Popatrzcie, muszę kanibalizm opracować to dopiero. Znowu. Co za chamstwo? Uważaj. O Boże, wy z tymi... deskami. Dobra, idźcie to odnieść. Ja pierdzielę. Zapomniałem o tym. Idźcie odnieść te deski. Mam. Przywoływanie ukończone. Noście. Dobra, i chodźcie teraz za mną tutaj. Co znowu? Idziemy. Tu jeszcze idzie nowy? Mów, głupcze. Tak, czy nie tak? Nikt nie kurde, będzie. Małe koszta mi się zrobiły. God damn it. To mi się bardziej podoba. No tutaj co jest? Aha, że niby te drzewa mogą rozwalać. No, okej. Okay. No i tak, pozytywnie, widzicie, zaczęliśmy tutaj wojnę. Panną Sylwaną. Co on? Kurwa, co zjebany nekromanta? Weź go kurwa teraz ożyw. Czemu ten zjebany nekromanta był na pierwszej linii? Ja pierdzielę, tankował mi tu idiota głupi. No ja mieszam z tym, o Boże. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra, przyszedłem porozmawiać, co nie co? Mów, głupcze. O, kopalnia jest. Ostrze mrozu. Wiecie co zrobimy? Może... Życzenie. Idziemy tu z akolitem jednym. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Badania zakończone. Nareszcie. Co znowu? To mi się bardziej podoba. Lejemy. No, tu sobie damy to, żeby mieli jeszcze lepszy regen i tak dalej. Da, wy sobie rozwalajcie te. Ty gościu, chodź tu. Zrób tu kopalnię, a potem ją tam tego sobie. Uważaj, będziecie cierpieć. Czego sobie życzysz? No, nie się robi. Ja sobie to ulepszę, bo wtedy będę mógł zrobić to, świątynię potępionych. Nie będzie mi rozkazywał. A świątynię potępionych nekromantów. Dobra, co my tu mamy? Pokaż mi tutaj ten skarb. Co my tu mamy? Zwój leczenia, jakieś miksturki, różdżka negacji.
Aha. Kredat prawdziwego widzenia. Jestem ciekaw, czy coś mi tu będzie pokazywać fajnego. Kupię sobie tak o, z ciekawości. Mów, głupcze! Przeszkadzaj sobie. Mogę sprzedać? O, 25 golda, super. A to mogę sprzedać? A nie mogę. Nawet go nie mogę wywalić. Uważaj! Ach, nareszcie. Dobra, chodźmy dalej. A wy co? Wy rozwalacie to, potem to, potem to. Mów, głupcze! A my szukamy ostrzem dalej. Mrozu jest głodny. Co się dzieje? Elfy z wioski. O fuck, tu jest... No właśnie, tu jest wieża obronna. To do wieży obronnej oczywiście przyjdziemy sobie wózkami. Będziemy się tutaj marnować naszych zasobów. O, ulepszymy sobie tutaj tą ekipę. Tutaj by się przydało też trochę ulepszyć, nie wiem, weźmy sobie na przykład ten i ten ulepszmy. Nikt bo nie będzie mogą mi mnie też atakować, kurczę, tutaj. Pragnę jedynie służyć. Okej, na razie idzie spoko. Uważaj! Ja bym tutaj proponował zrobić trochę miejsca. O, rozwalajcie to. A wy brońcie tutaj wozy. Bronić tutaj blisko. O, pięknie. Co znowu? Nieładnie, nie? Dawaj. No tu będzie zwłokić, no i daj mi. Co znowu? Mów, głupcze. Dawaj, rozwalaj to. Co znowu? Szybko rozwalamy to. Ból będzie nieopisany. Bo tu się produkują. No i się wyprodukowali. Lejemy typa. Albo nie, to najpierw. Wy rozwalcie to, a potem to, a potem to. Będzie zajebiście. Nie będzie mi rozkazywał. Tak. No jakoś to idzie. Pierwsza wioska zdobyta. Czekają cię wieczne męki. Mamy kolejną kopalnię też. Spoko. A jest tu tyle, że szok. Co znowu? W tych kopalniach. No a jeśli chodzi o Sylwanę tutaj, z którą rozpoczęliśmy właśnie wojnę, którą trzeba będzie w końcu pokonać. To jest to chyba jedna z moich najulubieńszych postaci Warcrafta. Jeszcze tym bardziej jak niedawno cinematika pokazali do nowego dodatku z Warcraft, to już w ogóle Jezu, jaka to jest epicka postać. Nie będzie mi rozkazywał. Ale też wiele osób jej nie lubi. Między innymi na przykład Peter Violent albo Damis, że... Ale ogólnie zajebista postać jest. Zajebista postać, epicka. Całe szczęście, będziemy nią też biegać w Warcraftie trójce. Więc ja się cieszę. Mimo tego, że ją teraz tutaj mocno, że tak powiem, poturbujemy, to jednak potem też będziemy nią biegać, więc to też jest fajne i te rzeczy z nią tam związane w przyszłości też będą bardzo, bardzo ciekawe. No dobra, przyszedłem i co? No i nic, i tu nic nie ma. Tak zastanawiam się, kurczę, czy mi się to opłaca ten kamień nosić, ale liczę na jakieś może znajdźki albo jakieś ciekawostki. Może coś znajdę niewidzialnego albo coś, to... Co może akurat będzie fajnie, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, zanim ten... Opatrzcie, jakieś tutaj herby Lordaeronu. Co herby Lordaeronu robią, kurde, w Quel'Thalas? What the fuck? Idzie niebieska armia, jedziemy. Wow, jakie dipsy! Aha, bo to Sylwana przyszła, fuck. Mów, głupcze. Dawaj, szkielet jeszcze. Uważaj. Mów, głupcze. To z tymi szkieletami to jest epic opcja. Znaczy wiadomo, odpowiednią taktyką te szkielety można rozwalać w 2 sekundy, tak masowo. Na przykład różką negacji, bo ona tak na dany obszar neguje jakby czary. A że to są powiedzmy czarodziejskie istoty, bo są przyzwani, no to oni się bardzo szybko giną. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Się bardzo szybko giną. Tu mamy tartek jakby co. Powiedzmy, że go opanowaliśmy. Dobra, dawać mi gule tutaj jeszcze nowe. Tutaj tyk, tyk. Życie za dnia po tych potępionych, ale może sobie zrobimy bliżej, co? Tutaj na przykład. Easy bullet jeden i potem sobie tutaj. To mi się bardziej podoba. Co znowu? Weźmy sobie jeszcze szkieletki i chodźmy dalej. Zobaczmy. Co tam ciekawego się dzieje? Nareszcie. Uż głupcze. Wow, coś mnie tu atakuje! No. Ostrze mrozu. Walka. Wow. Kurde, giną mi oni wszyscy jak jakieś ciotki.
Tutaj to coś rozwalić trzeba. Jak najszybciej. Nie masz many, oczywiście. Kurde, nekromanty mi spadują. Nikt nie będzie. Oczywiście Atlas nie będzie bił katapulty, nie? Bo po co? Uważaj! Jest tu jakiś tam. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Gdzie się chilnąć? A ja tu coś mam ciekawego? Czy nie? Ochrona, heal, negacja. Ale nie wiem, czy nie mają jakieś tam ciekawe rzeczy do negowania. Dobra, na razie sobie tutaj poczekajmy. W sumie fajnie, dużo hajsu mam cały czas, kurczę. To mi się podoba. To mi się podoba. Zróbmy sobie może tutaj jeszcze tak. Gdzie mam przelać swą krew? Rzeźnie. Mój los jest. Ale będzie rzeźnia. O, tutaj sobie to zrobimy. Czyli co, robimy builda pod pod nekromantów, nie? Będzie ogień teraz. Będę ożywiał tyle szkieletów, że szok. Dobra, też możecie. Chociaż nie, w sumie wiecie co? Tu możecie sobie rozwalać to, bo ja bym chciał tak otworzyć sobie przejście, powiedzmy, i zobaczyć, co tu jeszcze jest. Modernizacja. No, rozwalajcie. I... No, a ten trzeci to co? Dobra, przejeżdżamy. Co my tu znaleźliśmy? Tylko jakaś woda? I co, od najdalszej strony ja to zacząłem chyba, tak? Jak mi się coś wydaje. Bo kurde, zacząłem iść tak i potem tu i tu i tu i tu. Jak mogłem na przykład iść tu od razu, bo ten. No dobra, niech będzie. No i tutaj, tutaj, no Boże. Dobra, no to chodź no tutaj już z tymi wózkami. A my możemy już iść dalej. Co znowu? Tak by the way to. Ten tu atakuje. No okej, może być. Nie będzie mi rozkazywał. Fajny bajer, fajnie Ziggurat tutaj poszalał. Wy idźcie tu i rozwalcie może to trzeba. A my idziemy tutaj. To mi się bardziej podoba. Się zakaść. Wow. Alejemy. Bez wieży, bo bez wieży, ale. Kurde, dajcie spokój mojemu temu. Daj mi przykręty szał, będzie epic. Dipsy, dipsy, dipsy teraz. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra, już wiem na co mi się przydałaby różdżka negacji. Za króla Lisza. Fucking hell. Co znowu? Mów głupcze. A cofnijmy trochę. Uważaj. Co znowu? Nareszcie. Te wózki idą czy nie? A te wózki tutaj jeszcze. Jakie one są głupie. Jakie one są głupie. Nikt nie da, to bijemy to coś. Co znowu? O fuck. To Sylwana idzie. Nareszcie. Tak, idzie Sylwana? Nie, to tylko wojska jakieś tam zbyt. O Boże, ale ogień. Zostaniemy po dupce teraz trochę chyba. Kurde, ile łuczników tam się na niego rzuciło. Ten Atas kurwa gdzieś pobiegł w ogóle w pizdy. Teraz ostrze mrozu. Mów głupcze. Co to? Mów głupcze. Nie, to nie idzie dobrze teraz. Uważaj. Mów głupcze. Będzie tragicznie teraz. Uważaj. Mów głupcze. Tak w ogóle to ja robiłem guli, nie? Te gule co? Robią. Zostaliśmy za. Nie wiadomo co robią, kurwa. One gdzieś zginęły. Przepadły. Nie będzie mi rozkazywał. Już tak szybko padły. Uważaj.
mów, głupcze. Rzućmy mu to, żeby robił większe gipsy. Czekają cię wieczne męki. Idziemy tutaj. Uwagaj. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra, jakoś to poszło. Kolejna wioska rozwalona. Powiedzmy. Mów, głupcze. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Za króla Lisza! Nieźle. Jesteśmy już blisko niebieskiej bazy. Co znowu? Okej. Tutaj tego mi się nie bardzo chce tutaj niszczyć i tak dalej, ale tutaj coś może być, kurczę. Ej. Uważaj! Nikt nie będzie mi rozkazywał. Uważaj! O proszę, coś tu jest. Mrozu jest głodne. Czegoś strzegą? Mów, głupcze! Co znowu? Idzie ekipa w końcu i idzie, no. Wreszcie. Te wózki mogą iść tutaj, popatrzeć teren. Pójdźmy tutaj. Co znaleźliście? Aha, to. Okej, okay, no to ja wiem o tym. Tak, to wracać tu. Tu mi gul już odkrył. No, tutaj nic nie ma, tylko dróżka jest po prostu. Teraz wyjdźcie tu i rozwalcie te drzwi. Znaczy nie drzwi, drzewa. Jestem ciekaw, kurczę, czy tutaj coś jest jeszcze, bo tu widzę pełno tych typów. Co prawda ja niby stąd przyszedłem, więc powiedzmy, że to są moje rejony. Na cutscence tak było. A ty co robisz tutaj? Co ty robisz? The fuck? Ziomek? Kurwa, co ty się opierdzielasz, tak? Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dobra, jest. Te wózki, Boże, jakie one są wolne. Gdyby nie one, to ja bym już dawno przeszedł tą mapkę. No dawaj, dawaj, dawaj. Co znowu? Dobra, dzięki. Ach, idziemy, sprawdzamy, what the fuck. I co my tu mamy? Ostrze nic, oczywiście. Jest głodne. Książę Artasie. O kurde. Stworzenia leśne również opierają się naszej inwazji. Co ty nie powiesz, nekromanto? Twoje info normalnie, ty powinieneś grać w CS, bo masz takie dobre info. Wszyscy się będą opierać na tej kurcze tej armii, no jesteśmy w końcu nieumarłymi jakimiś zombiakami, kurcze. No, gościu, czego się dziwisz? Sam wcześniej stwierdziłeś, że nasza armia śmierdzi. Czekają cię wieczne męki. Bałem mnie jeszcze tej chaty gnoli, zobaczmy czy tutaj może coś mają fajnego w tych chatkach. O proszę, swój best jest. Tylko nie wiem zamiast czego powinienem to nosić. W sumie to mi się wszystko przyda. Możliwe, że oprócz tego klejnotu. Dobra, to ja sprzedam sobie może ten klejnot. O kurde, gdzie jest sklep? Tu jest sklep, no to chodź tutaj. Idziemy sprzedać sklep. Znaczy sprzedać się ze sklepu ten. Sprzedać sklep. W ogóle sklepów się jeszcze nie da budować, bo da się ogółem budować, ale nie tutaj, bo to jest jeszcze podstawowa wersja gry. A sklepy wprowadzili dopiero w dodatku. Że każda rasa ma swój sklepik i tam ma swoje przedmioty. Wiadomo, ma jakieś tam apteczki, zwoje i tak dalej, które są w miarę podobne do siebie. W każdym sklepie, no i pełno różnych tam rzeczy, które są właśnie to osobne. To mi się bardziej podoba. To jest fajne. Okej, okay, ostrzem mrozu jest głodny. Okay. Niewierni przełamali naszą obronę. Powrót! Sylwana, kurczę, tej gnębi naszych. Fuck. Da, może tych guziąków przyjdzie i będzie leczyć moją tom. No w ten sposób to sam może strzelać. Oj, Sylwana. Lejemy. Chociaż dobra, chyba Artas se poradzi, wy już zostańcie. Zostańcie tu już. Artas se ogarnie sytuację. Kurde, tymi goście zginą, ale to nic. Dawaj tu, wstęga śmierci. Co znowu?
będzie okej. Okay. Tak ogółem, jak pierwszy raz w życiu grałem Warcrafta i widziałem tą Sylwanę, to przez model postaci Sylwany to za bardzo mi się ta postać nie podobała, tak szczerze mówiąc. Nikt nie będzie mi tak stwierdziłem, że nie jest jakaś taka mega ambitna, tylko jakaś taka brzydka z dużymi cycami w ogóle. To mi się ale ten, ale w sumie, tak teraz po namyśle, to w sumie to i tak jeden z ładniejszych modeli tutaj w tym Warcraftie, jeśli chodzi o kobiety, bo pozostałe modele tak średnio. Chociaż w sumie Majew też jest spoko, ale tam mało widać, że to jest kobieta. Jest głodne. Bo po prostu jest cała w zbroi. Nareszcie. I kto tam. Aha, i Jaina jest nawet spoko też. Ach, nareszcie. Ale Jaina bardzo rzadko występuje w sumie. Ostrze mrozu. Jeszcze będzie oczywiście, tam uspokajam fanów Jainy, jeśli mam czy jakiś. Jeszcze Jaina będzie i to nie raz. Nareszcie. I nie dba. Ostrze mrozu jest. Dobra, ciśniemy z tym. Lecimy. Uważaj! Tak obstawiam, że jeszcze będzie jedna taka ta zielonkawo-niebieska wioska, jak ta właśnie. Elfy obrońcy. To mi się bardziej podoba. Chyba, że jacyś neutralni będą, uwaga. Tutaj coś o tu jak jacyś neutralni będą. Sam, golemy. I na manę, super. Będziecie cierpieć! Twój ból będzie nieopisany! Ja nie mają ataku, czy no. Co znowu? Ale zawsze coś. Czekają się wieczne męki. Mikstura leczenia. Aha, ja miałem tamto podnieść. Zbój bestii. Dobra, walić już ten zbój bestii. Nareszcie. Proszę. I tak mi jakoś super dupy nie uratuje. No tam zwiększy mi dips na jej sekund. Mojej armii, ale... Dobra, już polec. Aby tutaj widzę wieżę. Znowu trzeba wózki moje zawołać. To mi się bardziej podoba. To coś jest? Ach, nareszcie. No nic, no to chyba lecimy na wieżę bez wózku, bo mi się nie chce czekać. Co wy na to? Uważaj! Lecimy czy nie lecimy? Dobra, poczekajmy chwilę, już są wózki prawie tutaj na miejscu. Także tak, ustawmy się tutaj, o. I stójcie. Stójcie tak jak stoicie. Tutaj, utrzymaj pozycję i fuj. A wózki tu idą i rozwalają wieżę. Dacie radę, czy... Nie bardzo, co? Uważaj! Utrzymywać pozycję, utrzymywać? Dobra, dać. Dajemy! Okej, już nie strzelajcie, bo tu poranicie na naszych. Głupcze! Co znowu? Zawaliła się nasza kopalnia złoża! Te życie nie jest dla mnie rozkaz. Co wy gadacie? To idźcie tutaj, a ty idź tu i nawiedź kolejną kopalnię. Głupcze. Ale zabawa. Nawiedzimy całe Queltalas. Zrobimy z tego Ghostlands. To mi się bardzo podoba. Tu będą góle strasznie ginąć, kurde. Wow, przeżył. Przyjdę tutaj i sobie coś zje. Głupcze. Tak, już dajemy radę. Wow, 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 wow. Dobra, znowu. Szkoda, że nekromanci nie potrafią jeść. Przecież są w końcu nieumarłymi, więc... Nie będzie miło. W końcu doszliśmy do bramy elfów. Do ataku! Zabić wszystkich! Tak mówisz? Będzie mi rozkazywał. No dobra, to chodź. Ostrze mrozu jest głodne. Czekajcie, jeszcze tutaj. Co znowu? Twój ból będzie nieopisany! Pozwolać wieżę! Nie będzie mi rozkazywał. Dajcie arta sobie dipsy. Okej. Mów głupcze! Wow, nekromant jakiś. Zabijajcie co się da. Damy im to tak na ten, żeby się cały czas tworzyli. No i zajebiście. Zajebiście, niech się tworzą te nieumarli. Szarża na nich wszystkich, kurde. Tutaj, na to. Mów głupcze. Co znowu? Mów głupcze. Ci to biją. Zajebiście. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Super. No to idźcie tu, nie wiem, bicie to na przykład. Mów głupcze. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Dwa góle mi zostały tylko. Ale widzę.
Tutaj jak gnemią, co to? Co to? Uważaj! Patrzcie, tutaj jest jedynka, czyli że ulepszenie działa. Ulepszenie pierwszego poziomu na te szkielety, co w sumie fajnie, że na takie małe sumonki nawet w postaci szkieletów to działa. A nie tylko na dnie. Fajny bajer. W sumie te szkielety mają nawet większy pancerz niż góry. No i dobra, to zabijamy tutaj. Zdipsowaliśmy to wszystko i mamy cutscenkę. Sprawdźmy, co się stało. Wycofać się do drugich wrót! Wycofać się! Brama elfów padła! Naprzód, wojownicy! Naprzód do zwycięstwa! Oh yeah. No i pozytywnie. Pierwszą bramę rozwaliliśmy. Zobaczymy, jak kolejne będą padać przed naszym obliczem. Kolejny to klucz trzech księżyców, więc będziemy się bawić w trzy księżyce, jak widać. Niestety, trochę zabawy będzie, z tego co pamiętam, to tak chyba to w miarę trudne było, ale w sumie w kampanii ludzi też coś pamiętałem, że było trudne i nie było trudne, więc zobaczymy. Dajcie znać, jak się podobało i widzimy się w następnych odcinkach Warcrafta 3. Trzymajcie się.